Cześć moi drodzy, tak się składa, że ja normalnie vlogów nie robię, ale jestem nadal na Wordsach i widzicie, skończyły mi się filmiki, które mogę wgrywać na kanał, więc chciałem jakby nagrać coś dla was. Po Wordsach pewnie zrobię coś w stylu AMA znowu, żebyście mogli zadać mi kilka pytań, ale teraz chciałbym po prostu nagrać taki krótki vlog, no może nie będzie za krótki, bo chciałbym pogadać po prostu o Wordsach. Jakie są moje przemyślenia dotychczasowe i jakie są moje cele. Oczywiście dostaliśmy się już do finału, o czym pewnie wiecie. Mam również nadzieję, że będziecie mi kibicować w niedzielę, kiedy podejmiemy FPX. Będzie naprawdę ciężko, bo moim zdaniem FPX jest lepsze niż jakakolwiek drużyna, z jaką graliśmy. Ludzie mówią, że o, SKT było super i jeżeli wygramy na SKT, to wygramy wszystko. To nie jest prawda. Moim zdaniem FPX jest zdecydowanie lepiej. No dobra, ale o tym zaraz. Od czego chciałbym zacząć? Group Stage. Group Stage myślę, że poszedł dobrze. Miałem to swoje gierki Kianą, które nie były najlepsze. Jedna była na Cloud9, druga była na Griffin, na Tarzana. Myślę, że gierka na Cloud9 odbyła się tak, wyglądała tak, jak wyglądała, w związku z tym, że troszeczkę nie respektowałem ich. Myślałem, że jestem lepszy niż jestem i strasznie słabo mi ta gierka poszła. W końcu się podniosłem, coś tam zrobiłem w jednym teamfightie, ale poza tym mój team nie kierował. Jeżeli chodzi o Griffin, myślę, że oni grali zdecydowanie lepiej jako drużyna na Kianę, ale też z Kianą. Mieli dużo lepszy draft. Kiedy ja miałem Kianę, oni mieli Galio na midzie Orna na topie i Rakana. To jest dość skomplikowane, w związku z tym, że mogą we mnie bardzo łatwo inicjować. Plus jestem dość takim one-shotem, a oni mają tanku, więc ciężko mi kogoś zabić. Kiedy oni mieli Kianę, myślę, że nasz draft był w porządku, ale ja słabo zagrałem, dałem się łapać. Potem razem z Mikim źle fejszczekowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. To było dość spoko, bo mieliśmy taki wake-up call, dzięki któremu zaczęliśmy lepiej grać. Dzięki któremu nasze treningi zaczęły lepiej wyglądać, bo bądźmy szczerzy, nasz bootcamp w Londynie nie wyglądał najlepiej w związku z tym, że graliśmy na drużyny europejskie, amerykańskie i one moim zdaniem nie dorastały do pięć drużyną z Azji. Drużyny z Azji były dużo, dużo cięższe, dużo ciężej się na nie grało. Kiedy graliśmy scrimmy na Damwon, przegraliśmy 15 gier z może 17-18, czyli przegraliśmy prawie każdą grę, a jednak na Damwon wygraliśmy na scenie. To dlatego, że moim zdaniem my gramy bardzo dobrze pod presją, ale poza tym Damwon naprawdę dobrze grał na scrimach. I kiedy graliśmy scrimy na Damwon na przykład, poprawiliśmy się zdecydowanie, potem przyjechały inne drużyny z Korei czy z Chin i graliśmy na nie. No jeżeli chodzi o grupy, to tak naprawdę wszystko. Myślę, że jakby reszta gierek nie miała aż takiego znaczenia. Myślę, że te gierki Kianą to było coś, o czym chciałem wspomnieć. Jeżeli chodzi o resztę gierek na drużyny takie jak Hong Kong plus druga gierka na Cloud9 na przykład i tak dalej, wszystko wyglądało w miarę w porządku. Pierwsza gierka na Griffin też wyglądała w miarę w porządku. Tam trochę mieliśmy farta, że on zestilował Kraga Talii, przez to Talia nie była trzeciego poziomu, przez to early game było łatwe, mimo że oni dobrze zagrali Invade'em, bla bla bla. Ćwierćfinały. Ćwierćfinały graliśmy na Damwon, jak mówiłem, scrimy były tragiczne. Na Damwon nie wygrywaliśmy za dużo gier, ale wiadomo, jak wylosowaliśmy Damwon, nie streamowaliśmy już na nich, tylko graliśmy na inne drużyny. I myślę, że ćwierćfinały poszły dość dobrze. Oni nie grali tak super na scenie. Gry były bardzo długie, graliśmy głównie makro. To dlatego, że nie byliśmy aż tak pewni siebie, ale dlatego też, że w większości gier mieliśmy dość dobrze skalujące się postacie, więc nie chcieliśmy za bardzo rushować. Była taka jedna gra, nie pamiętam, czy to była pierwsza, czy druga gra, kiedy oni mieli Kayle i Kai'Sa. I Kayle i Kai'Sa w pewnym momencie miały 16 poziom i my w tej grze mieliśmy bodajże Zaya i Rakana. Zaya Rakan bardzo, bardzo opedło. No ale z Kai'Są i z Kayle na tym poziomie myślę, że powinieneś być w stanie wygrać. Co się nie stało, bo oni mechanicznie chyba tak dobrze na scenie nie grali. Ciężko jest mi to wytłumaczyć, bo jak ja oglądałem te gierki jeszcze raz, to miałem takie wrażenie, że oni po prostu grali, co pierwsze troszeczkę przestraszeni byli. W ogóle ich solo linie grały zupełnie inaczej na scrimach niż oni grali na scenie. Showmaker i Nuguri strasznie dobrze grali na scrimach, bardzo dużą presję robili na liniach. Cały czas agresywnie, na scenie jednak tak nie było, no ale wiadomo, tak. Presja na scenie jednak jest, poza tym no nie chcesz niczego zepsuć, bo jeżeli coś zepsujesz i przegrasz drużynie grę, to każdy będzie na ciebie zły. U nas jest to trochę, u nas to wygląda trochę inaczej, bo
my nie boimy się, tylko po prostu wlatujemy. Jeżeli przegramy szybko grę, to trudno się mówi, no ale nie boimy się i też na scenie mam takie wrażenie, że my gramy lepiej niż gramy na treningach. Co jest dość zabawne, bo w Europie na przykład nie przegrywaliśmy w ogóle treningów, niezależnie od tego, na jaką drużynę graliśmy, poczynając na Fnatic, kończąc na drużynach z jakiejś tam z dołu tabeli, niezależnie na kogo graliśmy, zazwyczaj nasze dni kończyły się 5-0, 6-0, więc zrozumcie, że jakby pewność siebie, z jaką my pojechaliśmy na Worlds'y, była ogromna. Ja też byłem pełny swojej kiany, a potem jak tą kianą zagrałem na scenie, to już tak dobrze to nie wyglądało, mimo że w solo queue potrafiłem robić, zresztą pewnie mam jakiś tam filmik na YouTubie, gdzie zrobiłem kianą 15 kili. Zresztą na moich streamach, jeżeli oglądacie, to też tak było. Ale no na scenie trochę intowanie z mojej strony było. W każdym razie, Damon. Oceniam naszą grę tak dość w porządku, myślę, że graliśmy dość dobrze makro. Myślę, że early game wyglądało lepiej niż wyglądało na SKT na przykład i drafty też były w porządku. Dalej, następną drużyną, z którą się zmierzyliśmy, było SKT, czyli były to półfinały. No ja jestem średnio zadowolony z półfinałów. Graliśmy super jako drużyna. Mój performance nie oceniam. Myślę, że nie zagrałem źle, ale nie zagrałem dobrze. Miałem wrażenie, że w niektórych grach był Kleed lepszy, miałem wrażenie, że w niektórych grach ja byłem lepszy, miałem wrażenie, że było trochę czołkowania. Na przykład była taka sytuacja, gdzie grałem Elise i kupiłem czerwonego pota. Nie mówcie nikomu, bo moja drużyna nie wie, ale grałem Elise i za 500 golda kupiłem pota do AD zamiast do AP, jak mieliśmy walczyć na Shora. Kurczę. Ale wygraliśmy tam ten teamfight, bo to z tego co pamiętam była chyba pierwsza gra, jak mieliśmy znowu Zaira Khana i znowu to Zaira Khan jakoś nas tam wykarowali. W każdym razie na SKT early game'y były dość ciężkie i zazwyczaj wygrywaliśmy tym, że lepiej graliśmy na mapie. Graliśmy lepiej makro, pushowaliśmy lepiej wave'y, nie daliśmy się łapać. Oni popełniali przez to błędy, a my skalowaliśmy się lepiej. W końcu się wyskalowaliśmy. Praktycznie w każdej grze to tak wyglądało, że nasze teamfighty wyglądały lepiej. Też ich ogrywaliśmy w teamfightach, nie mówię, że nie, ale po prostu nasza kompozycja wyglądała lepiej teamfightowo. Oni te teamfighty przegrywali. Była chyba taka tylko druga gra, w której my mieliśmy lead na początku, po czym go oddaliśmy, robiąc głupie playsy, po czym oni łapali kapsa non-stop, bo zamiast biegać razem, to on grał tak samo jak w pierwszej grze, gdzie był zdecydowanie silniejszy, gdzie mógł tak grać. No ale cóż, udało nam się też pokonać SKT. Mówię, jako drużyna jestem zadowolony z naszej gry. Osobiście no, miałem takie średnie wrażenia. No, powinienem lepiej zagrać niż zagrałem, ale nie było tragedii. Byłem też zdziwiony, że oni nie grali najlepiej, bo jak graliśmy na SKT, to miałem takie uczucie, że my nie gramy super, ale oni też nie grają super. A no, oczekiwałbyś po takiej drużynie doświadczonej jak SKT, że którzy mieli tam być mistrzami mistrzostw świata i każdy mówi, że wow, oni są super, że będą grali lepiej niż grali. No ale nie grali aż tak dobrze. No i to jest to. No, to są mistrzostwa świata, tak? Czasami pod presją się uginasz, czasami niektóre drużyny są overhypowane i to jest to, do czego dążę. FPX. Ludzie mówią, oczywiście nie każdy tak myśli. Prawdopodobnie niektórzy z Was wiedzą, że FPX jest bardzo silny. Możecie zresztą mi swoje wrażenie napisać pod filmikiem. Nie obiecuję, że to przeczytam, bo przygotowuję się do Worlds'ów, więc jakby cały czas gram solo queue albo mam drafty z drużynami. Ale możecie oczywiście jakieś tam swoje przemyślenia napisać. W każdym razie, FPX moim zdaniem bardzo dobra drużyna, moim zdaniem ich support, jungle i midlane grają super ze sobą. Nie wiem, czy zauważyliście, oni zawsze grają w piątkę. Nigdy, oni grają dość sobą na side lane'ach. Oni nie grają w split pushu, oni zawsze grupują się i wygrywają. Jak grali na IG, to często też przegrywali early game'y, ale przez to, jak dobrze grali jako drużyna, przez to, jak się grupowali, zazwyczaj jakimiś tam sposobami do tych gier wracali. Na przykład czwarta gra moim zdaniem była bardzo słaba w wykonaniu Deshaya, bo Tom Cale wykarował totalnie early mid game, ale potem nie mam żadnego pojęcia, co robił IG, oni po prostu tą grę oddali. Dosłownie oddali tą grę, nie wiem, co tam się działo, nie wiem, dlaczego oni tak grali. Nick moim zdaniem też grał dość słabo, co jest dziwne, bo moim zdaniem Nick jest dobrym junglerem, ale no, nie grał aż tak dobrze w tym PO5. W każdym razie jestem bardzo podekscytowany tym meczem
i mam nadzieję, że nam się uda i moi drodzy, trzymajcie kciuki, bo możemy mieć drugiego Polaka mistrza. Przypominam, był już w sezonie pierwszym, teraz byłbym to ja z drużyną Jeep 2. Ostatnia anegdotka, którą chciałbym tutaj zakończyć, to nagrywaliśmy dla Riot taki filmik promocyjny, on już pewnie jest, jak ten filmik jest na kanale, to ten filmik promocyjny już też pewnie gdzieś tam Riot dodało. I jak kończyliśmy filmik promocyjny, to ja chciałem się pożegnać z Michałem. Michał, polskie imię, tak? To jest taki fotograf, który pracuje tam dla, znaczy nie pracuje dla Riotu, ale pracuje z Riotem i na różnych eventach się pojawia. I FPX też nam mówiło cześć. FPX też nam mówiło tam papa, widzimy się następnym razem. I nam machali i krzyczeli papa. Ja się odwróciłem, bo widziałem Michała i mówiłem, i powiedziałem coś takiego. Michał, 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 Michał. Coś w tym stylu. I moja drużyna się tak na mnie spojrzała i mówi, i oni tak mówią, tak, what the fuck, co on w ogóle robi, czemu on tak krzyczy na nich? Oni myśleli, że ja mówię ni hao, czyli chińskie cześć. Ni hao jest cześć po chińsku, tak mi się wydaje. A Michał brzmi dość podobnie. Jakby cała moja drużyna myślała, że ja się odwróciłem i tak typowo tak patrzę na nich wszystkich z FPX, bo Michał stał obok nich i krzyczę do nich, Michał, i tak dalej. I tak każdy sobie mówi, Jezu, co on zrobi? Nie. Tak, powiem wam, że ja nawet nie skumałem, o co chodzi. Potem mi to powiedzieli i po prostu tak sobie myślę, Jezu, jaki wstyd. Ale muszę przyznać, że psychologicznie myślę, że z nimi wygrałem w tej sytuacji. Bo oni sobie teraz myślą, że ja się z nich śmiałem i tak dalej, a nic takiego mi nawet przez głowę nie przeszło. W każdym razie niedziela, widzimy się, kibicujcie moi drodzy. A to było moje takie krótkie omówienie grup. Przez to, że to nie jest skryptowane i tak wiecie, taka luźna konwersacja, no, monolog bardziej z mojej strony, to może o wszystkim nie wspomniałem i tak dalej, ale jak mówiłem, myślę, że po Mistrzostwach Świata zrobimy sobie AMA, gdzie będziecie mogli mi zadawać pytania. Ja też planuję krótkie wakacje po Mistrzostwach Świata. Mam nadzieję dlatego, że wygramy, żebym bez poczucia winy na te wakacje jechał. No ale dobrze, o tym porozmawiamy trochę później. Możecie mi też napisać tak naprawdę, jakimi postaciami chcecie, żebym zagrał w przyszłym tygodniu, bo w poniedziałek, we wtorek jak wrócę, to na pewno już zacznę nagrywać dalszy content. Także dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie kciuki moi drodzy i do następnego. Pa, pa!